Moi drodzy, 4 lata temu przyszliście do nas jako takie nieopierzone pisklęta. Trochę poobijane przez los, bo z podwójnego rocznika. No i przez te 4 lata wasi rodzice, wasi wspaniali wychowawcy, brawa dla nich również. Jedyni w swoim rodzaju nauczyciele, wszyscy patrzyliśmy, jak rośniecie. I dzisiaj, moi drodzy, kogo widzimy? Widzimy młodych ludzi, uśmiechniętych, zadowolonych z życia, otwartych na nowe możliwości, kreatywnych, pełnych pomysłu, przed którymi tak naprawdę świat staje otworem, bo w młodości piękne jest to, że wszystko jeszcze możecie, żadne drzwi nie są zamknięte. I pamiętajcie o tym, że jeżeli zamykają się nawet jakieś, to otwierają się jakieś inne, jak nie drzwi, to okno. Zawsze możemy próbować. Moi kochani, cieszymy się, że byliśmy z wami przez te 4 lata. Dzisiaj życzymy wam wspaniałego, niezapomnianego, jedynego również w swoim rodzaju wieczoru. I zapewniamy, że dzisiaj będziemy się razem z wami bawić. Dzisiaj zatańczymy międzypokoleniowego poloneza. A potem też z wami będziemy, też z wami razem przepłyniemy przez ten nieszczęsny, naturalny ocean, który potem pozwoli wam wypłynąć na szerokie wody. Moi kochani, pięknie wyglądacie. Ja mam cichą nadzieję, że o tej 4 rano będziecie równie pięknie wyglądać. Dajecie mi na to słowo? To tak, jest takie, takie nieco anemiczne, ale dobrze. Moi drodzy, bawcie się pięknie, niech to będzie dla was niezapomniany czas. Wszystko, co najważniejsze, myślę, że tutaj pani dyrektor już powiedziała. Przyłączam się do tych słów i życzę wam dziś udanego wieczoru, dobrej zabawy. Wszystkiego dobrego. Dzisiejszy wieczór jest wyjątkowy. Uświadamia nam, że już wkrótce, już za 100 dni, staniemy przed najważniejszym w naszym życiu egzaminem, który pozwoli nam przekroczyć symboliczny próg dojrzałości. Tak naprawdę nie wiemy, czy kiedykolwiek w naszym życiu liczba 100 tak często będzie występować w jednym miejscu. 100 dni przygotowań do egzaminu, setka pięknych młodych dam i 100 dżentelmenów w muchach przy kołnierzu, 100 tysięcy myśli w głowie, tętno grubo ponad setkę na minutę i w 100% uśmiechnięte i radosne twarze. Bal pragniemy rozpocząć dostojnym, staropolskim tańcem polonezem. Niech w jego podniosłą atmosferę wprowadzą nas słowa Adama Mickiewicza. Podkomorzy rusza i z lekko zarzuciwszy wyloty kontusza i wąsa podkręcając, podał rękę Zosi i skłoniwszy się grzecznie, pierwszą parę prosi. Więc powtarzając za wieszczem, poloneza, czas zacząć.
Niech wam się w życiu przydarzy wszystko, co najpiękniejsze i najważniejsze. Tylko tyle i aż tyle. Studniówkę czas zacząć, bo ona się skończył, więc bawcie się pięknie całą noc. I used to be jaded, testing my patience. Some people walked in and out of my life. But you is so different, this time I'm all in it. Thoughts of the future of you crystallized. Now you're breaking down my walls. I've never found love with no ego. You're stitching up my scars. Forever's just the start. Yeah, here we go. No ego. No, 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 no. No, 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 no. No ego. No, 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 no. No, 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 no. Now you're breaking down my walls. I've never found love. Staraliście się prostować nasze ścieżki, cierpliwie tłumaczyć, w jaki sposób szukać prawdy i swego miejsca w życiu. Korzystając ze słów Janusza Korczaka, zdajemy sobie sprawę z tego, że staraliście się wpoić nam, że nie takie ważne, żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział. Nie żeby umiał na pamięć, a żeby zrozumiał. Nie żeby go wszystko troszkę obchodziło, a żeby go coś naprawdę zajmowało. Również z nami są dzisiaj nasi nieocenieni rodzice, na których wsparcie i pomoc możemy zawsze liczyć. Pragnęliście nauczać nas właściwego rozumienia słowa dorosłość. Jesteśmy świadomi, że czasem bywaliśmy bardzo odporni na tę naukę. Ale wierzcie, że w głębi duszy mamy w sercach zakodowane wasze cenne rady. Jesteśmy wam również wdzięczni za to, że staraliście się ustrzec nas przed popełnianiem błędów, ale ponoć w życiu nie ma porażek, są tylko lekcje i nas również one nie ominą. Także brawo, naprawdę.